Hej ty! Tak? Ty, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego Instagrama, gdzie pojawiają się rzeczy, które nie pojawiają się na YouTubie, takie jak moje prywatne życie, co pojawi się na kanale i inne ciekawe rzeczy, to wpisz Gilatkis, a następnie obserwuj. A jeśli nie masz konta, to załóż, bo warto. Dziękuję. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, dzisiaj ze mną Hadesiak. Dzień dobry. Zapraszamy was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Astroneer, moi drodzy. I dzisiaj idziemy sobie do portalu, ustawiliśmy sobie czerwony znacznik. Przenieśliśmy sobie wszystkie cztery duże baterie, które tutaj mieliśmy. Do tego mamy cztery panele słoneczne i do tego mamy dwie turbiny Mixer. Wiatrowe na przodzie. Co? Jaki XL? Miksery, mamy miksery. A miksery, no tak, bo będziemy łopatować trochę. O, właśnie się miksery załączyły. Przyjaciel, więc... ale zadam ci jedno standardowe pytanie, a jak ty chcesz zasilać te portale, jeżeli musisz kable do nich nie pociągnąć? No normalnie, robisz coś takiego, patrz, chodź, pokażę ci. Robisz tak. No, pokaż. I tu masz wtyczkę. A, okej, okay, ale... ale wiesz, że to może być za krótka wtyczka, nie? No, to zobaczymy, jak to wyjdzie, przyjacielu. No. Wiesz co, przyjaciel, ja pójdę jeszcze po jedną rzecz, nie? Na przykład po dynamit. A po co ci dynamit? Nie zestaw przewodów, pojemnik, ale nadajnik, po co ci dynamit, że się zapytam? Żeby cię wysadzić. Chciałbym ogniwa zasilające. Gdzie jest cynk? Ogniwa zasilające? Cynk jest taki szary, taki z czarnymi jakby elementami. Tu chyba jest. Tu jest, proszę. Tu masz. O, no to jest cynk. Proszę. I co, i chcesz zrobić ogniwa zasilające? A nie, lol, to nie chodziło mi o ogniwa. A o co ci chodziło? Chodziło mi o kable, przedłużacze. O, ja chciałem przedłużacze. Tak się zastanawiam. Po co ci te ogniwa zasilające? Z czegoś się robi przedłużacze? Tu. Przyjaciel, z miedzi. A, przedłużacze, dobra. Przedłużacze i teraz trzeba... Muszę mieć, tu widziałem mieć. Mieć albo tu nie jest mieć. Chyba mieć, nie, to jest wolfram. Tutaj mam mieć. Masz mieć, dobra, super. I pyk, no i będę miał 5 chociaż. Dobra, idziemy. A ja takie, o jakie... Na początku myślałem, że chodzi ci o kable tlenowe, nie? I takie, przedłużacze. Gadaj, nigdy. Dobra, ja prowadzę. Dobra, przed nami jest portal. Tam. Nie wiem. No ja widzę go, więc tam do niego... To jest chyba tamten portal, przy którym ostatnio złomowaliśmy sobie wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ty chociaż widzisz, ja go nie widzę. Nie widzisz go? No zobacz, już go widać. Nie widzisz na niebie takiej smugi? Teraz no. Teraz dopiero widzę. Dokładnie, to tutaj. Bo tu chyba złomowaliśmy coś nawet ostatnio. Tak, tu się gubiliśmy przez godzinę, pamiętasz. Znaczy co? Znaczy, no. Swoją drogą zbugowała ci się rurka i twoja jaka rurka? Wsysak ci w bazie został i ten kabel się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Ale jaki wsysak? O czym ty mówisz? No tak jak masz kabel, nie? Od plecaka do tego wsysacza, nie? Od ziemi. No. No, to ciągnie ci się aż do bazy. O. No to fajnie. Czekaj. Bo to trzeba, ja ci zrobię rampę, przyjaciel. Bo to ja kieruję, co? No bo ja wysiadłem. Kiedy ty wysiadłeś? Ja myślałem, że to ja latam twoje tym. Nieważne, przyjaciel, właśnie dlatego ja zrobiłem te kable, żeby robić takie rzeczy. Ale ja ci zrobię rampę, ty tu wjedziesz normalnie, patrz. Czekaj, muszę teraz trochę... O, nie mogę stąd pozabierać? Mogę tylko nad... O, dobra, jest, okej. Ciach, dobra, powinieneś sobie dać radę, dawaj. Nie no, teraz to trochę przegiąłeś, musisz mieć mniejszy... O Jezus, ale ścięło. Musisz mieć trochę... Dobra, chodź, powinieneś dać radę. Musisz się przesunąć. No, mówiłem, że dasz radę, no! My wszystko robimy jak inni. Znaczy, jak nie inni. Jak tak. Dobra, czekaj, bo ty jest wiatrowa. No, come on, daj mi tą wtyczkę. O! O! Przyjaciel! Podpiąłem! Ty nie musisz tego podłączyć pod jakikolwiek? Czemu twoje przedłużacze latają? No bo właśnie, bo one, przyjaciel, wiesz gdzie były? Były no. na tym. O, aha, i one wyskoczyły, dobra. Tak, ale zobacz, jak mało energii zabrało, zobacz. Mało energii? No zobacz, no tylko z dwóch tych zabrało, z tych tylnych nawet nie ruszyło.
Ile? 3 paski. A to już chyba się kończy robić. Nie wiem. No, jest achievement. Jest... O! Ej, kulka wyleciała. Co to za kulek? Ej, oddawaj mi kulkę. Aha, dobra, to musimy być tymi. Musimy być teraz podróżnikami świata i sobie... Ciemny węzeł. Aha, uniesienie 3, uniesienie 2, uniesienie 6. Wewnętrzne uniesienie. Wewnętrznym to chyba jest ten, nie? Tak mi się wydaje. Nie no, to świecący to ale jest. Co, ale co mi to daje teraz? Nie zakładam, jest że pierwotny jeśli... węzeł jeszcze... A nie, może pierwotny to będzie ten pewnie. Wszystkie. A, że na każdej planecie musimy sobie odpalić, żeby móc się przedostawać. Nie, raczej na tej planecie, wiesz, przyjaciel? Nie wiem, suń pupu, bo chcę zobaczyć. Okej. Okay. Tak myślisz? Ciup. No bo jest pierwotny, tak? Więc zakładam, że to o ten chodzi po prostu i reszta to są inne planety. W sensie tak mi się wydaje. Nie wiem, no bo ale pytanie. Wiesz co? Pytanie łatwiej. Teraz takie, musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Jeśli na danej planecie, powiedzmy, że względem tego jest 6 takich obelisków czy czegoś, tak? No jest. Jeśli jest 6 i aktywujemy wszystkie i polecimy na kolejną planetę i też aktywujemy 6 i możemy się teleportować, tak? Nie. To skąd wiesz, do którego się teleportujesz? Nie wiem. Wiesz co, łatwiej jest pojechać na tej planecie do kolejnego i zobaczyć, niż... Dobra, to zbieraj te swoje przedłużacze. Tu masz jeszcze przedłużacz, wsysaj go i jedziemy. To wsiodaj. Dawaj, dajesz radę. O kurde. Ja ci tu równam wszystko. Szkoda, że te nasze miksery nic nie... Typa, kolejny mikser możemy sobie dołączyć. Jaki kolejny mikser? No pa, przed nami. No rzeczywiście, darmowy mikser. Ale nie mamy miejsca. Nie, spadaj tu. Poko, na szczęście się zaklinowałem. Nie da mi dobudować, tylko jedzie twardo. No, teraz to żeś zawiesił się i to totalnie. Yeah. Dobra, zostawię to tobie, w sensie, żebyś ty się z tym bawił. O, jest mała bateria, przyjaciel, to sobie założę do ekwipunku. O, super. A to jest zakopane, czy jak ja mam to rozumieć? Ja nie wiem. W sensie jakby... Kopmy w jednym miejscu, czekaj, kop tu. Ty, tak, to jest zakopane, zobacz. Tak, teraz tam głęboko jest? No! O kurde. Pod takim lodowcem, jak to jest normalnie jakaś... Jeszcze jak dochodzą ci do tego takie rzeczy, to już się chyba będzie w ogóle nie opłacało. Brak mocy, wiesz co? Chyba zacznę kopać od naszego tego. Od naszego... Zobacz jakieś kabelki, żeby tutaj dorzucić? Prądzik? No, w sensie wiesz tlenówkę. Co? Poczekaj... Jasne. Już się robi. O, o. To czekaj, przyjaciel, pa. Ja wiedziałem, że to się przyda. Jednak te przewody? Jednak te przewody, ma przyjaciel. Tam czekaj, to tam. Ja muszę zobaczyć, gdzie tu się tego... Gdzie to tego kablosa się ładuje tutaj w tym miejscu. Tu nie, tam nie. Przecież za daleko to postoi, jeśli nie ładuje sobie. Dobra, mam do kablosa. Masz od kablosa? Tak. Tylko uważaj, żeby się nie udusić tam kablos. U mnie to już wszystko jest, dobra, biorę tego kablosa od ciebie. Ten kablos tu może być, patrz. Tu? No pociągniesz, tak się czekaj, tam... Czekaj, no musisz mi go puścić. Pamiętaj, nie. Że tlen ci się kończy, przyjaciel. Racja. Przyjaciel, doprowadź mi tu tlen jakoś. Czemu to tam nie idzie tlen? Nie, bo to się nie łączy z samochodem. Aha, okej. Okay. Gdzie jest samochód? Bo ja już umieram. Tam gdzie go zostawiliśmy. O, dobra, jest. Dobra, nice. Czekaj. Dobra, jest, okej. Okay. Możemy działać dalej. Podłączyłem mnie w tym kierunku kabla, jak coś, nie? Dobra, postaw mi... czekaj, ja sobie tu jeszcze wyłupię trochę, co bym miał łatwiej z wyjściem. Dobra, weź mi tu jeszcze daj na tą półkę. Tu jeden potrzebny. O Jezu, gdzie ja spadłem? O Jezu, spadły wszyscy. Dwa spadły, przyjaciel. Dobra, tu jest jeden. Gdzie dwa spadły?
No tam masz dwa. E? No. Aha, bo to już się tak załapało, dobra, poczekaj. Pyk. Czekaj, bo teraz to nie wyjdę stąd. Naprawdę, nie wyjdę stąd teraz. O nie, najgorzej, zblokowałem się. Szybko odpinaj tą wtyczkę. Ja się zaraz tu uduszę. Porażka jakaś będzie zaraz. Przyjaciel! Przyjaciel, no... No, go. Zabierasz mi kable tu! Ja tu nie podskoczę! Dobra, szybko, ja dawaj tlen. O, dobra. Jest. Dobra. Tu mamy... Tu mamy tego tu, teraz ten tu, czekaj, ten starczy tu, nie, tu, ten, tu, dobra, możesz tam podłączyć już tego, autko do tego ostatniego? Wiesz co, to chyba nie, bo chyba i tak się nie dam rady. No jak to nie dasz rady, no Damian! Mamy za mało tych kabelów. Damian, już wszystko było okej, okay. Co ty robisz? Jak to wszystko było? No normalnie! Okay. Ale ja nie mam ostatniego. Jesteś jakiś pijany totalnie. Musisz liczyć na to, że z samochodu się ten... No tak, z samochodu. No to musisz poczekać. Musisz podpiąć samochód. I tu masz wtyczkę. Znaczy, tu masz kablówę. Okay. Widzisz, przyjaciel, to jest max, jaki mogę ci zaoferować. Czekaj. Czekaj, sekundos. Masz. Tu dasz radę podpiąć? Nie, to jest max. No to czekaj. Dobra. Gdzie jest swoją postacią? Nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, bujnij się tu trochę bliżej. A przecież tu masz jeszcze przedłużacz, o czym ty bredzisz? Myślałem, że wszystkie wykorzystałeś. Leży mu jeden przedłużacz, w ogóle z niego nie korzysta. Ładuje się to tam czy nie? Czekaj, bo ja muszę to podpiąć dopiero na końcu. Ładuje się, problem. Chłada górę, przyjaciel, bo się udusisz. No właśnie, nie mogę tu wyskoczyć w ten sposób, niestety. Dobra, jestem. Idę. Idę, jestem. Robi się, przyjacielu. Ładuje się. Tak, ładuje się. To nawet całkiem sprawnie. Boże, jaka instalacja, żeby podpiąć jedną rzecz. Te, no i się zrobiło. Ty, no i się zrobiło. Dobra, idź se tam sprawdzić. Ja se tu poczekam. Dobra. Jasny węzeł, widzisz, ciemny. Widzisz, i teraz dwa się świecą, widzisz? No, teraz jest jasny i pierwotny, czyli bez kitu. Jeśli chcesz, to musisz wszystkie 6 na planecie odblokować. A, to nie możemy się teraz przenosić między tymi, tymi, tymi. Nie. A. Musisz blokować wszystkie 6, wtedy możesz się z planety na planetę przenosić chyba. A nie, czekaj, bo tu jest... Aktywuj. O. What the fuck? Przyjaciel, ty, a... Te... Jestem w tym drugim. Cze zniknął. Cze jadę zniknął, do ciebie, bo tlenu nie mam. Tu tlen mi znika. Jestem? O, jeszcze na dole, najgorzej. Przesteleportowałeś się tu. Dawaj tlen. Dobra, jestem. Możesz się teleportować między nimi, na danej planecie. To fajnie. Co mi po tym? W sumie to nic. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli wszystkie odblokujesz, nie? To pewnie będziesz miał ten główny odblokowany, ten duży, i dzięki niemu będziesz mógł się teleportować do... na inne planety, tak zakładam przynajmniej. Ale szczerze? Wydaje mi się, że to jest taki trochę useless i lepiej po prostu sobie polecieć rakietą. Ej, a możesz się w teorii steleportować, mając coś w ręce? A co nam to zmienia? Nie wiem, bo ja nie widzę powrotu tym samochodem jakoś. Ty, przyjaciel, zobacz, że to jest w ogóle surowca. No widzę, że jest dużo. To jest chyba do miedzi w ogóle. Tak mi się wydaje, że to jest to do miedzi, co zbieraliśmy kiedyś. Tylko że już nie mamy tego. Bo już zużyliśmy wszystko prawie. To do miedzi.
No, to do miedzi. Tylko że to jest w ciemnych, w tych mocnych skałach i ciężko to wydobyć, więc nawet się nie będę bawił. Wiesz co? No teraz musimy wrócić na pewno autem do bazy, ale potwierdziliśmy, jak to przynajmniej działa. Więc no. Więc a bo jesteśmy... mamy trzecią dodatkową łopatkę, mówisz? Tak. Której nie ma gdzie zamontować. Nie wiem, co z tą trzecią łopatką zrobimy, ale no. Szczerze też nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że wrócimy do bazy już na własną rękę, bo... Ta jaką rampę zrobiłem, musisz jeszcze zobaczyć tylko. Jaką rampę? O jest! A to co, da się też na ukos tak tego równać? Tak. O kurde. To żeś zrobił rampiacza, kurde. Okej. Okay. Tylko teraz będziesz musiał jakoś nim wyjechać legitnie przez te góry. No. Albo zawrócić. Tak. Dobra, my to sobie zrobimy poza odcinkiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego. Troszeczkę się dowiedzieliśmy o teleportach. Jeśli ktoś wie, czy co się stanie, jeśli blokujemy wszystkie 6, to czekamy na wasze komentarze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i pa, pa! Cześć!